co w tej chwili się dzieje. Przede wszystkim ja oceniam to krycie po prostu tego zjawiska pedofilii, które się coraz bardziej ujawnia, które było w kościele. To uważam, że to jest po prostu karygodne. Ale widzę, że papież Franciszek się za to bierze, co mnie cieszy. Niektórzy mówią, że jeszcze za wolno, ale niemniej jednak to jest, powiedziałam, taki najgorszy grzech ewangeliczny, to jest gorszenie maluczki. To jest, ja wierzę, że to słowa, które są napisane w Ewangelii, że obyś sobie myńskie kolo uwiesił u szyi, to się dotyczy do tych ludzi, tego nic nie zmieni. Także ja raczej pokładam zaufanie nie w ludziach, tylko którzy służą tylko w Panu Bogu.